Na piątej sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie wójt Krzysztof Augustyn przedstawił swojego zastępcę. Na jego decyzję czekano od ponad 2 miesięcy. Jako pierwsi o jego decyzji dowiedzieli się działacze gminnego PSL. Kandydatura Radosława Kujawskiego z wykształcenia magistra inżyniera budownictwa uzyskała poparcie gminnego zarządu PSL, który dzień przed sesją wyraził swoją aprobatę odnośnie decyzji wójta. Radni na sesji nie byli zaskoczeni wyborem Radosława Kujawskiego na stanowisko zastępcy. Podczas obrad sesji podjęto też kilka uchwał, m.in. w sprawie utylizacji odpadów azbestowych. Ustalono, że koszt utylizacji będzie pokrywany z dochodu budżetu gminy z tytułu opłat i kar. Innymi sprawami, jakimi zajmowali się radni, była sprzedaż 2 działek na terenie miejscowości Nowy Żmigród oraz dopłaty do remontu dróg powiatowych. Na sesji pojawił się także Franciszek Miśkowicz, obecny wicestarosta jasielski, który przedstawił stanowisko powiatu odnośnie remontu dróg powiatowych na terenie gminy Nowy Żmigród. Na koniec sesji radni złożyli gratulacje nowemu zastępcy, który od 11 lutego zajął się m.in. nadzorem budowlanym i sprawami inwestycyjnymi.